Zmiana przepisów spowodowała, że rejestracja osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy trwa dłużej. Podobnie jest również i w Świeciu, choć mieszkańcy naszego powiatu raczej nie muszą obawiać się specjalnie długich kolejek. W grudniu 2012 roku minister pracy wprowadził nowe rozporządzenie, które wprowadziło nowe procedury dotyczące rejestracji. Do tej pory osoba rejestrująca się wypełniała kartę rejestracyjną sama i przedkładała osobie rejestrującej niezbędne dokumenty. I po kilku dniach Urząd Pracy uzupełniał przedłożone dokumenty w systemie komputerowym i wydawał decyzję dotyczącą przyznania statusu bezrobotnego. Natomiast nowa procedura nakazuje nam przyjęcie i wprowadzenie wszelkich danych dotyczących osoby rejestrującej się w systemie komputerowym w momencie, kiedy ta osoba jest przy nas. Niestety wydłuża to czas rejestracji, ponieważ w przypadku osób, które rejestrują się pierwszy raz, a mają kilkanaście miejsc pracy, wprowadzenie zakładu pracy, stanowiska zajmuje niestety troszeczkę czasu. Omawiana zmiana spowodowała, że zamiast dotychczasowych 15-20 minut, teraz rejestracja trwa ponad pół godziny. Aby uniknąć ewentualnych kolejek, najlepiej nie odwiedzać pośredniaka w poniedziałki, bo właśnie w ten dzień tygodnia zwykle jest tu największy ruch. W początku roku, w styczniu, zawsze mamy wzmożoną rejestrację osób, które zakończyły pracę. I z naszego doświadczenia wynika, że poniedziałki są takimi dniem tygodnia, kiedy jest większa liczba osób rejestrujących się. Średnio rejestruje się dziennie na stanowisku w Świeciu i w Nowem od 20 do 25 osób. Na początku stycznia mieliśmy taki dzień, kiedy zarejestrowało się aż 70 osób. No i dla nas to było niestety, ale takie dosyć duże wyzwanie, żeby w ciągu jednego dnia przyjąć te wszystkie osoby i nie narażać je na długie oczekiwania do rejestracji. Od miesiąca marca wprowadziliśmy skanowanie dokumentów, które są przedkładane przez osoby bezrobotne i pozostaną one w wersji elektronicznej przy tej osobie zapisane. I dzięki temu ponowna rejestracja powinna trwać już krócej. W połowie miesiąca maja zmieni się również sposób rejestracji. Będzie można dokonać tak zwanej pre-rejestracji przez system elektroniczny, który wprowadzi minister. Dzięki temu będzie osoba mogła już sama wprowadzić niektóre dane o sobie. Dzięki temu przy rejestracji powinno trwać to krócej. Jak przyznaje kierownik referatu rejestracji ewidencji i świadczeń Świeckiego Urzędu Pracy, całą procedurę znacznie usprawnić mogą również sami zainteresowani rejestracją w urzędzie. Wystarczy, że przed planowaną wizytą upewnią się, iż mają ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty. Przede wszystkim należy pamiętać o dowodzie osobistym, dokumentach potwierdzających doświadczenie zawodowe, czyli świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, świadectwa mówiące o kwalifikacjach zawodowych, czyli ukończone szkoły, uzyskane kwalifikacje, uprawnienia zawodowe, które są niezbędne do szukania pracy na rynku pracy. Przypominamy również, że w 2013 roku w powiecie świeckim osobom uprawnionym do pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest on wypłacany przez okres krótszy niż dotychczas, bo jedynie przez 6 miesięcy. Zgadza się. Stopa bezrobocia w naszym powiecie zmniejszyła się w stosunku do stopy bezrobocia w kraju. I w związku z tym zasiłek dla bezrobotnych zamiast 12 miesięcy przysługuje 6 miesięcy. Za wyjątkiem osób, które mają udokumentowany ponad 20-letni staż pracy i wiek ponad 50 lat. Dla nich pozostał ten okres pobierania zasiłku 12-miesięczny. A my teraz nieco zmieniamy temat i powracamy do staży dla osób powyżej 50 roku życia. W poprzednich odcinkach programu informowaliśmy Państwa o tym, że Powiatowy Urząd Pracy dysponuje ofertami zarówno dla takich bezrobotnych, jak i dla firm zainteresowanych organizacją staży. Z nowej możliwości skorzystał m.in. pan Stanisław Znaniecki, który od kilku tygodni odbywa staż na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. Oczywiście poszukiwałem wszędzie pracy i nigdzie pracy nie było. To była okazja i trzeba z czego żyć po prostu. No i nowe doświadczenie w ogóle. I to jest przyjemna praca po prostu. Zadowolenia z nowego stażysty nie kryje Tomasz Keller, prezes spółki zarządzającej świecką halą.
To zresztą już kolejny staż organizowany właśnie w tej firmie. Jeżeli chodzi o programy stażowe, to jest dla nas bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ przy takich kosztach pracy, jakie mamy w Polsce, no jest to na pewno bardzo dobre, dlatego że mamy pracownika na 9 miesięcy, za którego płacimy przez 3 miesiące i to jest na pewno bardzo dobre ekonomicznie, a w natężonym okresie, jaki panuje na hali od września do czerwca, każde ręce do pracy przy systemie dwuzmianowym 7 dni w tygodniu się przydadzą. Osoba powyżej 50 roku życia wielu pracodawców i potencjalnych organizatorów staży odstrasza. Jednak jest takie powszechne przekonanie, że młody lepszy. Ja bym się z tym nie zgodził. Mamy doświadczenie właśnie w stażystach w tym wieku, to już nie pierwsza taka osoba. Ludzie w tym wieku mają inne podejście do pracy, szanują pracę, nawet za te niższe stawki chcą pracować, potrafią pracować, mają inne zaangażowanie i inne oczekiwania od pracy w stosunku do ludzi młodych, którzy czasami niewiele jeszcze prezentują, mają małe umiejętności i doświadczenie, a oczekują dużych stawek. Zadowolony z przebiegu stażu jest również pan Stanisław, który choć przyznaje, że zadania, jakie są przed nim stawiane, nie są zbyt wymagające, to i tak sporo może się nauczyć. O, w zupełności może się nauczyć, bo to i siatki trzeba założyć, kosze trzeba zakładać, wszystko, nie? No, teren obejść, wszystko, żeby było porządne, wszystko, nie? No i jest ciekawa praca, dużo imprez tego, nie? Przyjemnie się pracuje w ogóle. Firmy zainteresowane organizacją stażu dla osób powyżej 50 roku życia, jak i bezrobotni w takim wieku, wciąż mogą kontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu, który ma jeszcze nieco wolnych środków na ten cel. Przypomnijmy, że aktualnie staże trwają przez pół roku, a kolejne 3 miesiące to minimalny okres, przez jaki organizator zobowiązuje się zatrudniać na umowę o pracę lub umowę zlecenie swojego stażystę. Osoby bezrobotne mogą się kontaktować z pośrednictwem pracy tutejszego urzędu i wyrazić chęć uczestnictwa w takim projekcie, natomiast wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przyjmowane są od potencjalnych organizatorów, także to pracodawca składa wniosek, pracodawca ma możliwość wskazania również kandydata na staż, doradztwo zawodowe zajmuje się wtedy weryfikacją wskazanej osoby, jeżeli pracodawca kandydata nie posiada, rekrutacją osób bezrobotnych zajmuje się pośrednictwo pracy tutejszego urzędu.